I teraz trzykrotne hip hip! Ura! Ale głośne hip hip! Ura! Hip hip! Ura! Ura! Viva, viva Tarnowskie Góry! Proszę pani i panów. No, teraz ten najważniejszy moment. Zapraszamy burmistrza Tarnowskich Gór, pana Arkadiusza Czecha, i prosimy o odczytanie oficjalnego listu otwierającego Gwarki 2018. A pana przewodniczącego Zbigniewa Polaka krok do przodu i pana przewodniczącego Rady Miasta z kluczem podniesionym też, a my z drżeniem serca słuchamy. My, Rada Burmistrzego Wolnego Miasta na Górach Tarnowskich, wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, wiadomym czynimy. Gwoli zachowania dawnych obyczajów, jako też młodym dla nauki, a od prowadzenia, od rozmaitego wszeteczeństwa, narządzujemy, a postanawiamy, że on dziś miastu naszemu wolnemu nadany przywilej, z łaski miłościwie wtedy panującego margrabiego Jerzego, ma być dalej podtrzymywany i prowadzony. Iżby się tutaj, w wolnym górniczym mieście w Górach Tarnowskich, każdego lata, od niedzieli po świętym idzin, przez 3 dni sposobny jarmark odbywał, z kramy i dobrem wszelakim ludowi potrzebnym, tudzież z uciesznymi krotokwilami i ich komedyjami, jednak przy porządku i bez gwałtów nijakich. A kto by w tym nie posłuchał, ma jako winien karany być i do kaźni wzięty. Kupcom wszelakim tuziemskim i cudzym, osobliwie z Czech, Moraw, Węgier i dalekiego Orientu przybyłym, w tych dniach prawo i wolność dajemy składowania w miejscach przez urzędniki nasze wskazanych, ich wszelakiego towaru i swobodnie handlować zezwalamy. Takie jest nasze postanowienie, urzędnikom naszym do czynienia dane. A teraz klucz do miasta, gwarkom, którzy miasto to od początku tworzyli, by gry i zabawy były udane, przekazujemy. Człowiek, który ma pseudonim Zbigniew Pawlak, pseudonim UNESCO. Już się znasz. Bez 3 dni będziemy się bawić. Hurra! Viva! 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 Nasze uwagi! Słuchajcie, jeszcze słynne wygłoszenie formuły. Już teraz klucze miasta są w rękach gwarków, panie burmistrzu. Czy pan się nie boi o te klucze? Ja się bardzo boję. Pamiętacie, na ostatnich gwarkach nie chcieli mi go oddać. No właśnie, a kiedy oddali te klucze? Ale w tym roku, na zajutrz, ale w tym roku obiecali, że w niedzielę wieczorem klucz zostanie burmistrzowi oddany. Kochani, przybliżcie się wszyscy i teraz pan burmistrz razem z panami głośno wygłosi formułę, że jubileuszowa. 60. dni miasta Tarnowskie Góry gwarkami zwane, uważane za